Sierżancie! Macie jaką umę tutaj? Mam sprawę. No. No. Przychodzę zabrać umę. Musisz poprosić barona o zgodę, a tak się składa, że go nie ma. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale to byłby błąd, śmiertelny błąd. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Pięknie dziękuję. Ale tutaj jest ciekawa sytuacja, bo cały czas jeszcze mają w głowie, razem z Yennefer, że Uma to może być Ciri, nie? Więc... Ja rozumiem, że tak walczą. Stajenny! Zabieram Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Może? Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żab i nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. Cześć, mały. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermory. No, chodź. Dość już wybuchu. Jedziemy. Ale niesamowite, nie? Ta relacja z Umą. Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. Scena jak z trailera, pamiętam. A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy. A potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Yennefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Meldunek? Bez grzeczności, tym lepiej. To proste. Nie jestem twoim żołnierzem. Nie jestem na twoich usługach. I nie będziesz wydawał mi rozkazów. Wolisz, żebym wydał rozkazy strażnikom?
Rozejrzyj się, czekają na moje skinienie. Geralt. Melduj. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę? Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj, rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Słuchaj no, kupcu, korzenny. Mam tu ślady. Przesadziłem te 3 tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem, ale o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego wataszki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Panie! My jeszcze ją znajdziemy. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy. I kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Bafail Elaine Kedmilfoli. Gledivdorn Eptenaid. Bundro Itne Iahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. To będzie ciekawe, bo już mam pewien plan, ale taki w półśrodkach, nie? Niech tak będzie. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium u rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. W przeciwieństwie do niektórych. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem. A... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji. I w sali, która ma mniej uszu. No dobrze. To jak możemy odczynić klątwę Umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z Umą i płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Jadę. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa.
Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Płotka. Widłogony pod samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. Długo cię tu nie było. Za długo. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. No właśnie. Niech on się przyjrze. Liczne deformacje oczu, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... A już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Jak nie? Piękna sztuka. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? O tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Kurde, tydzień, nie? Tu podróżowaliśmy. Sporo. Yen już jest? Jest, a jakże. Oho, pokłóciliście się. Geralt. Ja rozumiem, że to kobieta, no, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. Czyżby tam... był jakiś rudy włos? To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama, puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. Pewnie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. Co planuje Yen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Podejrzany. Na pewno ma jakieś powody. Co najmniej jeden. Coś sobie postanowiła i nie chce, żebyśmy przeszkadzali. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy, miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Na oczy, żeby wydrapać. Dobra, Uma. Chodź. Możemy porozmawiać? Jak mogę ci pomóc?
umiemy. Ostro. Szukam Ciri. Popielate włosy, blizna na policzku. Widziałeś ją? Coś wie. Myślisz, że uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są tylko wytworem umysłu? Też tak myślę. Kurde, to jest świetne, ale tam jak byli u sierżanta... Bywaj. Jak byli u sierżanta, to tak było widać, że się chce zaopiekować, nie? Że tutaj tak spokojnie, jak z dzieckiem. A nie, to... Myślałem, że z Vesemirem porozmawiamy. Z Vesemirem się nie da? No to ładnie. Vesemirze. Pomóż Yennefer w naprawieniu megaskopu. Dobra, pójdziemy do Yennefer, tam to będzie grubo. Tam to będzie grubo. No byliśmy niby tutaj na początku w tym śnie, ale to też fajnie zrobiono, ten samouczek, nie? Ja lubię, kiedy samouczek jest jakąś częścią takiej historii, ale no często są jakieś takie zabiegi, nie? Że tu jakieś retrospekcje, jakieś wprowadzenia, jakiś sen, amnezja, takie cuda, cuda na kiju. Ale zobaczymy, zobaczymy tutaj naszych braci. Ależ tu się będzie działo, ależ tu się będzie działo. Nie no, to jest taki sztos. I tu jeszcze, wiecie co? Tu jeszcze powinny być te... schematy. A żeby Widłogona zwabić, znajdź Yennefer. Dobra, fajnie. Zobaczmy jeszcze te schematy. Ja sobie je sprawdzę. Oj, tutaj zobaczcie, że są notatki Osmunda. To za chwilę je zrobimy. Notatki Osmunda. Stary niedźwiedź? O! Znowu gdzieś cieknie. Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z Obierek. Rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Wiesz, że ta, jak się wyraziłeś, pokraka, to może być Ciri? Słyszałem. To może wykaż trochę empatii. Nazywam rzeczy po imieniu, taki już jestem. No, cyniczny brutal. Dobra, mniejsza z tym. Nie chcę mi się z tobą kłócić. Racja. Nie ma czasu do stracenia. Pokraka czeka. Lambert. O, przepraszam. Potencjalna Cirilla. Ja cię kręcę. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak? Gotowy? Nie. Zaczekaj chwilę. Załatwię coś i ruszamy. Jak wolisz. Nie jestem gotowy. Wróć do Lamberta, jak będziesz gotowy. A żeby Widłogona zwabić. I tutaj zobaczcie. Jest... do góry, nie? Ta notatka. To weźmiemy sobie drapką, dziabniemy. Bo tu, proszę państwa, można ulepszyć sobie ten ekwipunek, który mamy. On nie będzie miał innego wyglądu, natomiast dużo lepsze statystyki. Kolejny level. O, zapiski. Zapiski. Heureka. Prototyp zbroi, nad którą pracuje Reynald. No. I tu schematy ulepszeń są bezużyteczne. Ciekawe, mi się przydadzą. Schematy Reynalda są brakującym ogniwem notatek, które znalazłem w Kermoren. Mam już wszystko, żeby wykonać jego zbroję. Wow! Ale słyszeliście?
jest taki właśnie inny głos. Bo to było nagrywane już później. To było nagrywane lata po premierze, przed oczywiście wypuszczeniem tego Next Gen Patcha, no i oczywiście po chorobie Rosenka. No cóż, powiem wam, że jakaś tam różnica jest, ale tak czy tak to wyszło świetnie, zwłaszcza to zadanie całe, nie? Zobaczmy, jak możemy sobie to zrobić. What? Arcymistrzowski, zapomniany stalowy? Mistrzowski. A, czyli mamy arcymistrzowskie. A mistrzowski też? A jak zrobić mistrzowski? Wiśmienity, zapomniany stalowy. Aha, czyli miecze chyba nie mają. Miecze chyba są od razu arcymistrzowskie. Chociaż nie, mistrzowski tu jest. Dobra, mistrzowski, zapomniany stalowy. Tu potrzebuję tylko łaty. No to spoko, to będę miał na 33, czyli tak jak fabułę się mniej więcej tutaj kończy. A arcymistrzowski to już jest gruba impreza, chociaż ten rubin to jest wszystko do kupienia, nie? Sztaba wzbogaconego. No to wiecie co, przy okazji gdzieś tam na tym 34, jak będę, to sobie zrobię, bo to i tak jest na takim wyższym levelu. A jeszcze zobaczmy na przykład, jak wygląda tutaj secik. Mistrzowskie zapomniane. To jest do zrobienia, tylko potrzebujemy ten level 34, ale to jak będę miał, to zaczniemy robić, nie? Dobra, no to spoko. To spoko, fajnie. Idziemy do Yennefer. No, czyli tutaj nawet ten tekst też musiał być dogrywany, no. Jasna sprawa. Ale super. Pierwszy raz jesteśmy w Kaer-Morhen tak normalnie. Mapka nam się odblokowała. I działamy. Jeszcze Eskela później trzeba będzie zawołać z imprezy. Eskel! Chodź, idziemy pić. Dobra, tutaj Yennefer w fantastycznym humorze. Krew nagła zaleje. Oj, potestyzator w dłoń. Cholerny kryształ. Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. Co cię gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona, pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę, jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Słyszałem o łóżku. No, tu jest ostra impreza, tam ci wszyscy robią na złość. Słyszałem o łóżku, wolisz spać na ziemi? Nie polecam, podłoga jest z kamienia, strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. Aż tak przeżywasz tris, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczy się inaczej. Geralt, nie chcę wyjść na pamiętliwą załzę, ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę. W tym właśnie łóżku. Tak, wiem. Straciłeś pamięć. Niech ci będzie. Umówmy się tak. Nie będę ci już robiła o to wyrzutów, a ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Świetnie. To przejdźmy do bardziej palących kwestii. Masz jakieś wątpliwości? Nie ufasz nam? Ufam. Ale boję się, że wy nie ufacie mnie. Dlatego wolę utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Póki co. Pokrętna logika. Może tak się wydawać, ale jeszcze przyznasz mi rację. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Pogadam z nimi. Coś jeszcze? Tak.
jest jeszcze jeden drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. A z kim będziesz rozmawiać? Czy to też tajemnica? Bynajmniej. Z Idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie, członkini Loży. Elfia wiedząca. Właśnie. Wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie. Więc poradzę się jej w sprawie Umy. Zadowolony? Mam uraz do twoich koleżanek po fachu. Wiedzących czy niewiedzących? No jak trzeba, to trzeba. Chyba jednak nie do wszystkich się zraziłeś. Ale mniejsza z tym. Pięknie dziękuję za pozwolenie. Są tak dobre teksty. No nie wiem, czy kiedykolwiek, jakakolwiek gra się do tego zbliży, nie? W takiej wersji polskiej. Takiej, no, bliżej oczywiście naszego tutaj słoweńskiego też klimatu. Kurczę, no. Na razie żadna. Może ten Gothic, nie? Gothic też takie miał teksty, ale tutaj jest sztos. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Mhm. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. A, jeszcze. Tak? Dziękuję, Geralt. Opamiętała się na koniec. Przedmioty fabularne? Co wy? To chyba... Chyba tam po zmianach znowu. Dobra. A tak to chłopcy na posyłki. Ale my będziemy mieli tutaj zabawę. Pojedziemy z Lambertem na grilla. Z Eskelem zapolować. To będą historie. Dobra, czyli najpierw sobie tutaj ten potestyzator użyjemy. Jak chcecie trudne słowo, to potestyzator. Dobra, trzeba go tutaj w ekwipunek wrzucić, a już jest. Potestyzator. Wyciągamy. Sygnał robi się mocniejszy. Bo to tutaj, nie? Muszę być już blisko. Widzę, że Yennefer znalazła kogoś do łażenia z pikającą różdżką. Tak? W czym rzecz? Widziałem się z Imhyrem. A są jeszcze jakieś koronowane głowy, których nie widziałeś? Kilka. I miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Pamiętasz pierwszą wojnę z Nilfgaardem? Bitwę pod Soden? Cała północ walczyła razem. Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. A czarodzieje byli bohaterami, o których śpiewało się pieśni. Niewiele już zostało z tego świata. Słynny tekst. Nie obraź się, ale po co te remonty? Żeby nam dachówki nie spadały na głowę? Dachówki mają to do siebie, że spadają z dachu. A ty stawiasz mury. Odbudowujesz twierdzę. Dla trzech osób. Czemu? Bo pamiętam, jak tu było kiedyś, przed pogromem. Samych nauczycieli było 20, a uczniów... Nie cofnę czasu, wiem. Ale nie mogę po prostu bezczynnie stać i patrzeć na te ruiny. Na razie. Słusznie, czas na potestyzator. Ciepło. Gorąco. Nie możesz atakować? O, ciepło. Gorąco. Konne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Więc to jesteś. Zakłócenie dobiega stąd. Co jest w tych skrzyniach?
Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na Umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Tak myślałem. Nie, ale to akurat piękne. No, już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe. Kurde, ale trochę męczy, trochę męczy. Tutaj nic nie czuć. Trochę męczy, ale kurczę, aż tak nie pamiętałem, że ta relacja z Umą, że to jakby się chciał zaopiekować, ale tak naprawdę jakby to uważał, że jest na 100% Ciri. Fajne, fajne. No ale tutaj bohaterowie relacje to jest... Oj, oj, oj. Niesamowita sprawa. I właśnie w takim medium jak gry można to też pięknie pokazać, nie tylko w filmach, nie? Dzięki, już działa. Co to było? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Mhm. Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę megaskopu. Nie. Zapewne się domyślał. Ale wiesz co mówią? Kto się czubi, ten się lubi. Naprawdę? Ojej. No to chyba Lambert musi mnie uwielbiać. No ale mniejsza z tym. Gotowy do rozmowy? A mam w niej brać udział? Myślałem, że członkinie loży nie dopuszczają byle kogo do swych tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Kedmil, Yennefer Wengerberg, Gwynblade? Cześć, Ida. Geralt! Nie szkodzi, Yennefer. Przywykłam do ludzkich obyczajów. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem. Jak brzmią słowa zaklęcia? Wafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledivdorn Eptenate, Bundro Itne i Jahus. O kurczę, niezadowolona. Co to za dialekt? Leit en Undot. Czyli? Tak zwana jedna mowa. Zapomniany język z czasów jeszcze przed wędrówką. Wędrówką? Potem, Geralt. Słyszałaś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach. Tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Dziękuję, Severn. Wafeil. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. O co chodzi? Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mrozu. Znam przepowiednie i tliny. Znasz, nie wątpię. Ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. Oj, Gwynblade. Wielka odpowiedzialność. To o co chodziło z tą wędrówką? O matko, nie uczyli was tu historii, co? Nie, Wesemir był zdania, że szermierka bardziej się przyda na szlaku. Odpowiesz mi? Pewnie, na naukę nigdy za późno. Elfy Enseed i Enel tworzyły kiedyś jeden lud, En Undot. Ale potem miała miejsce jakaś katastrofa, nie do końca wiadomo jaka. Musiały opuścić swój świat i po drodze się podzieliły. Czyli jeśli klątwę Umy rzucono w tym Leif en Undot... To jest stara. Bardzo, bardzo stara. Hmm. Zrozumiałaś, o co jej chodziło?
O Ciri oczywiście. Mogliby się wreszcie od niej wszyscy odczepić. Nie liczyłabym na to. Nie da się. Jeszcze się pojawi w nowej sadze. Ciekawa rozmowa. To co teraz? Przeprosisz za to, że zachowałeś się jak burak, mimo moich próśb. Nie bardzo widzę, czemu miałbym przepraszać. Wiem, że czarodziejki oczekują, że będę się im kłaniał. Więc nie tylko się nie skłoniłeś, ale jeszcze wypiąłeś. Bardzo dojrzałe zachowanie. No ale dość o tym. Załatw, co tam miałeś do załatwienia z chłopakami i będziemy mogli zaczynać. Słuchaj, no pani Yennefer. Miało być fajnie, miało być pięknie. A tu nie mogę nawet cześć powiedzieć? Co się dzieje? Dobra. A żeby Widłogona zwabić, najpierw pójdziemy z Lambertem do kręgu żywiołów, ależ to jest piękne. A ty łazisz z tym potestyzatorem? Dobra, nie wygłupiaj się. Panie Geralt, nie wygłupiaj się. Lambert czeka. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.